Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcineczek z gry Gothic 3. Wczoraj dopiero co trafiliśmy do Nordmaru, tak naprawdę. I po przedostaniu się z przełęczy, od Faring do Nordmaru, znalazłem człowieka, który mnie zaprowadził tutaj. Mniej więcej wytłumaczył mi, o co chodzi z tak zwanymi kamieniami przodków. I zaprowadził mnie właśnie w jedno miejsce. To jest krypta, moi drodzy, w której niby znajduje się hełm. Dokładnie bodajże hełm Einara. Nie wiem do jakiego miejsca to zadanie się, że tak powiem, zaklepało. Tutaj nie, klan Wilka też nie. Tutaj, klan Ognia. Hełm Einara. No i tutaj niby on jest, więc wejdźmy, zobaczmy co tutaj jest w ogóle. Pełno nieumarlaków. Dobra, walczymy. Będzie się działo oczywiście. Właśnie w Gothicu jest zarąbiste to, że jest tutaj naprawdę różnorodność tych stworzeń i tak samo też ilość nieźle przytłacza. No bo nie powiecie, że jest tych tutaj stworzeń mało. Dobra. Ciekaw jestem, czy jakiś tutaj hełm się znajduje. Jakiś tutaj na głowie mam hełm. Nawet nie wiem, gdzie go kupiłem w zasadzie, ale... jakiś inny by mi się przydał. Nawet z wyglądu byłoby lepiej. Dobra. Jakoś poszło. Pójdziemy dalej. O jeny, jeny. Gorsze są te łuczniki nieszczęsne. No troszkę tutaj z głową trzeba powalczyć. Już ty dziadu. Tam jeszcze dalej ta krypta się rozciąga. Dawaj, dawaj w tego, dawaj, dawaj. Gdzie ten łucznik nieszczęsny? Aż level dostałem. Dobra, szybka miksturka, zanim tamten podejdzie do mnie. O ile w ogóle zdążę. Obawiam się, że ten Einar jest jakimś cięższym nieumarłym do pokonania. Więc fajnie by było tutaj wyczyścić sobie cały ten teren. Dobra, tutaj już nic, ale możemy spojrzeć jedynie, czy... Co tam jest? Jakiś dziwny lud. Ale coś mnie goni jakby. Tutaj żadnego kuferka też nie widzę. Niestety, niestety, ale wydaje mi się, że nagroda będzie na samym końcu. Właśnie w jaskiniach w Nordmarze jest taka fajna muzyczka. Dobra, może zapiszę, wiecie, bo... Nie chciałbym tego stracić, co przed chwilą zrobiłem. Ale jest tutaj ich sporo, a na czele na pewno będzie ten cały Einar jeszcze jakiś dziwny. Jedynie nie wiem, co z tym kamieniem przodków, bo jeżeli zabiję Einara, to co ja mam z tym kamieniem zrobić? A tym bardziej, że tego kamienia nie mam, bo wziął ten gościu, z którym tutaj przyszliśmy. O, pierdziele. Ała. Trochę się odsuniemy. Dobra, dwóch już nie żyje. Trochę uciekniemy, szybka miksturka. Do tego łucznika się najpierw może wezmę. Cholera jasna. Nocny gwint. Tu się już robi nieciekawie. Za dużo ciosów w plecy, że tak to powiem. Aż no musiałem oberwać. No chyba zginę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj.
Za dużo ich po prostu. Znaczy nie że za dużo, ale za dużo ciosów w plecy ja to obrywam. Tak samo te strzały mnie nieźle też powalają, cholera. Jasny gwint. Przez te strzały ja po prostu jestem wtedy taki, że nie mogę strzelić. Ja że nie mogę użyć po prostu ciosu, żadnego ataku. Ale ładnie idzie nam. Was najbardziej nie lubię. Tych łuczników nieszczęsnych. Dobra, pośpieszmy się, bo oni tutaj wracają sobie powolutku. Dobra. Ale wydaje mi się, że jest ich o wiele mniej już. Ojojoj. Cholera. Mogłem nie jeść tego mięsa. Tam jest ten Einar chyba, już go widzę. Chodźcie tutaj, panowie, chodźcie tutaj. Jeszcze tyle ich jest? Mój Boże. Dobra. Odchudzamy tą grupkę, bez wątpienia. Naprawdę świetnie nam idzie, ale ile tutaj doświadczenia ja zdobyłem, ja pierdziulę. No nie wierzę w to, co to było? Jasny gwint. No niemożliwe to jest, kurde. Nie wiem, gdzie mam save'a ostatniego. Czy wiem, że po zabiciu tej pierwszej komnaty, po wyczyszczeniu znaczy jej, tam na pewno mam save'a. Nie wiem jak dalej jedynie. Dużo roboty z tym nie ma, ale wydaje mi się, że może jakiegoś czaru sobie teraz użyję. No nie wierzę w to, co się teraz stało, naprawdę. No dwóch, kurde, szkieletów mnie zabiło. Gdzie dawałem radę z 20 i to dosłownie, o cholera. Już ty dziadu. Czekajcie. Taki fejlowski początek, lekko mówiąc. Dobra. Powoli. Dobra. Dobra. Lecimy dalej. Czekajcie, może jakiegoś czaru tutaj użyję. Tą falę płomieni, co wy na to? Szybciej. Pięknie, udało mi się. To mi wyszło. Ale czemu oni tak mało życia stracili? Czy w ogóle nawet nie stracili? Czy oni są odporni na ogień? Ej, no nie gadajcie, że tak. Już się rozgniewałem już dosłownie. Ej, nie trafiłeś mnie przecież. Zdziwiłem się, patrzcie, mają całe życie, cholera. Ten czar jest taki zajebisty przecież, już go straciłem. Ci łucznicy są najgorsi, naprawdę. Brawałem. Dobra. 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 Oż ty dziadu.
Czekajcie, zmiksturujemy się zaraz. Dobra. Jeden szkielet, drugi. Tutaj jesteś, dziadu. Świetnie. O, życie dopełnię do końca. Jak mam okazję. No i teraz już powinno pójść z gładka. Tam już jest już ich na pewno troszkę mniej. Czemu ten Einar na mnie idzie, to mnie ciekawi. Oj, teraz chyba będzie szedł. Tak wolno, bo wolno idzie, ale... ale idzie. No chodź tu, panie, chodź, chodź. Się Einar nazywa? Einar, no. Się go boję, on tak jakoś dziwnie wolno na mnie idzie, ale ma fajny miecz. No życie mu idzie, nawet. No fakt faktem, trochę wolno mu idzie. Dobra, Einar nie żyje. A gdzie ten hełm byłby? Może u niego, w ekwipunku. Cholerny łucznik, jakiego nie lubię. Gdzie on jest? Co we mnie strzelasz, dziadu? Pakistański. Dobra. I ostatni chyba szkielet, moi drodzy. Dobra, pięknie. To teraz, moi drodzy, na spokojnie weźmy do łapy pochodnie. Okej, okay, miecz schowamy. Gdzie on jest? Einar. Hełm. Einar miał na sobie ten hełm podczas swej walki z orkami. Dobra. Hełm Einara. Czyli misja wypełniona. No jest lepszy. Super. Jest o wiele lepszy, bym powiedział. Zarąbiście, dobrze było tutaj przyjść. Ciężka skrzynia. Miecz paladyna. O. Będę miał chyba lepszy mieczyk, wiecie? Tak mi się wydaje. Jeszcze go mogę naostrzyć oczywiście. Jak będzie wyglądał ten miecz. Oj, super, jeszcze jednoręczny. Zarąbiście. Krągła tarcza. A, to był szeroki miecz. To jest asortyment naszego Einara. Nie wiem, czy ten kamień się tu gdzieś tutaj nie daje właśnie. Zaraz tam podejdziemy do tego gościa, bo on gdzieś poszedł wyżej. Tam mówi, że mówił, że jego chatka się znajduje. Albo tutaj, patrzcie. Runiczny piedestał, czyli w to miejsce trzeba dać. Tron. Dobra, chodźmy tam podejdziemy. Ale osełka by się jakaś przydała, bym ten miecz sobie naostrzył. Wtedy byłaby to niezła kosa. Ale szmelcu tutaj leży. Dobra, wyciągnijmy łuk. I z tego co pamiętam, ten gościu, którego właśnie spotkaliśmy pod Faring, nas zaprowadził w to miejsce i gdzieś poszedł tutaj na górę. Sam powiedział nawet, że jego chatka myśliwska znajduje się tuż nad jaskinią. Więc gdzieś tutaj należy go szukać. Tutaj mamy bizony. Raczej nie tutaj. Spróbujmy. O, jest i tutaj. Świetnie. A, ma fajną chatkę. Mam hełm Einara. Nikt ci nie zarzuci braku odwagi. Skoro udało ci się zdobyć ten hełm, masz też prawo go nosić. Noś go z dumą. Ale oddaj, panie... Po co przyszedłeś? Nie przyjmuję nowych czeladników. Opuściłem swój klan. Czemu tu mieszkasz? Me ręce skalała krew. Miałem obsesję na punkcie wykucia broni, jaka wcześniej nie powstała. Dlatego zginęło dwóch moich czeladników. Przeklinam dzień, którym wysłałem ich na poszukiwania. Jaką broń chciałeś wykuć? Miecz, jaki mąż może wykuć tylko raz w życiu.
Miecz, który byłby przekazywany z pokolenia na pokolenie wśród najpotężniejszych wojowników klanu. Oręż z czystej, magicznej rudy. Możesz mi pokazać, jak wykuć taki miecz? Nie. Zginęło zbyt wielu dobrych ludzi. Jeśli chcesz się uczyć, udaj się do klanu Młota. Ingvar, wytapiacz rudy w naszym klanie, pokaże ci, jak wyrabiać broń z czystej, magicznej rudy. Czego mieli szukać twoi czeladnicy? Składników, których potrzebuje do spełnienia swego snu. Wysłałem ich na poszukiwania, choć wiedziałem o związanych z tym niebezpieczeństwach. Zapłacili za to własnym życiem. Sam powinienem był wyruszyć. Mogę z tobą pohandlować? A czemuż miałbym z tobą handlować? Dla złota? A na co mi złoto? Nie można się nim ogrzać, ani napełnić nim żołądka. Jak mogę cię skłonić, abyś ze mną handlował? Potrzebuję nowych skór. Noce są tu zimne. Rozumiem. Ile? 20 skór wilków lodowych. Te są cieplutkie. No i rudy. Potrzeba mi magicznej rudy. Hej, chyba już starczy. Potrzeba mi 10 bryłek rudy. To już naprawdę wszystko. Zastanowię się. Ile mam tej rudy? Bo z tymi skórami to jeszcze ujdzie. Magiczna ruda, 10 bryłek, to mam tylko skóry. Ale on mi nie dał tego kamienia mi chyba przodków. Jasny gwint. Nie wiem, moi drodzy. Ten kamień tam powinien być wsadzony, ale czemu on mi go nie dał? Jakbym mógł pozyskać moc przodków w jakiś sposób. Zaraz spróbuję tego gościa trochę rozciupać. Może mi się ten kamień uda pozyskać i wtedy ewentualnie użyjemy czaru jakiegoś, którym on nie będzie pamiętał. Jest taki czar zapomnienia, chyba go mam. Czekajcie, spróbuję tutaj kliknąć, zobaczę co się stanie. Gdzie to jest? Znika strasznie szybko, jakoś dziwnie. Czekajcie, wyjmę tą cholerną pochodnię. Głupi chrząszczu, spadaj. Tu jakoś się naświetla, tak na boku. O. Czekajcie. Na skale napisano, tu spoczywa Einar. Pod spodem jest otwór, w który można coś włożyć. Nowe zadanie, grobowiec Einara. No to ten kamień przecież. To może teraz trzeba tam pójść po ten kamień. Może teraz się jakoś ta misja zaakceptuje. Jakoś zaskoczy bym nazwał, tak to bardziej. Może wtedy po prostu jakaś opcja dialogowa się uaktywni z tym gościem na górze. I będzie mi się udało to może zrobić. Do końca ją wypełnić. Jeśli chodzi o magiczną rudę, to mam, bo on bodajże 10 bryłek chciał, a skór lodowego wilka mam 6, czyli jeszcze 4. Da radę zrobić to, tylko trzeba troszeczkę powęszyć jeszcze. A tych wilków tutaj nie brakuje, a jednak ja się ich troszeczkę boję. Patrzcie, ale tutaj nic nie ma. Nadal nic. Zapiszę grę, wiecie? Zapiszę grę i spróbuję tego gościa powalić na ziemię i zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Bo ja jemu dałem ten kamień, to bez wątpienia. Dobra, spróbujmy. Możesz przestać? Tamte mnie też atakuje chyba, nie? Dobra, leżeć. No i on ma ten kamień. Do Einara należy. Ale może w jakiś inny sposób, kurde, można było go... Co to za topór? O, on ma piłę. Nie podoba mi się to, co robię. Co to za miecz jest? Taki topór barbarzyński.
Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Cholera! Ale mnie boli łeb! Dziwni są naświetleni teraz. Czekajcie. Użyję tego czaru. Co mi szkodzi? Oj, nie to. Schowaj broń! Mądry chłopak. Dobra. Zobaczmy, czy taki mam. Amnezja. Przestań używać magii. Co to było? Dobra. Idź sobie. Ten już zapomniał. To jeszcze jeden. Przestań używać magii. Na pedarze. No i świetnie. Nie używaj magii. No i świetnie, elegancko, to mi się podoba. Podejdźmy teraz ten kamień włożyć w to miejsce tam. Ale nie wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Bo ja ten kamień powinienem po prostu od niego dostać. Po zabiciu tutaj tych wszystkich nieumarlaków, on ten kamień powinien mi normalnie dać na spokojnie. Nie wiem, może nie doczytałem tych dialogów tam i coś się zacięło, no nie wiem. Pasuje. No, elegancko. Dużo tego. Śmikstura wytrzymałości. Nie wiem, dobra. To co, może na te wilki pójdziemy, ale nie wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać, naprawdę. Żonek tam chyba jakichś dodatkowych umiejętności, nie wiem, nie dostałem, mi się wydaje. Czekajcie, chodźcie na te lodowe wilki może teraz, zobaczymy. 4 sztuki mi brakują, wilczych futer. Jest też możliwość, że ja gdzieś tutaj jakiegoś wilka zostawiłem po prostu podczas walki i sobie tam biedak leży. Tylko wiecie co, jak tutaj łatwo się naprawdę jest zgubić. No tutaj w ogóle nie ma żadnego punktu jakiegoś odniesienia, nie wiem gdzie iść. Ja pierdzielę. O jest, proszę bardzo. Są mi wilki. Zapiszę grę i po prostu będę je gonił. Aż do momentu, gdy sobie tam gdzieś staną i je załatwię oczywiście. Dobrze, że wilki właśnie w stadach występują. I się też mi wydaje, że one tak bardziej na takich terenach bardziej równych, a nie takich strasznie górzystych. O, akurat, o cholera, akurat mam cztery wilki. Dobra. Drugi. Dobra. Dobra. I ty jeszcze, dziadu, jeden. Dobra, ładnie. Zbierzmy wszystko, raz, dwa. Już się przestraszyłem, że muzyka nie chce się zmienić. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy te futra się nie przydadzą mi też na później. Bo coś kojarzę, że jakaś jeszcze tam kiedyś misja była powiązana właśnie z tymi futrami. Dobra, te bizony zostawimy. Zajmę się nimi kiedy indziej. Na razie chodźcie wykonywać te misje, te zadania. Teraz pytanie, którędy? Chyba tutaj. Tak, dokładnie, tędy. No i właśnie w Nordmarze tak się chodzi. W takich górach. No i to powoduje, że te podróże są troszeczkę wolniejsze. Ale naprawdę tutaj się tak łatwo pogubić można. Tutaj w ogóle żadnego punktu odniesienia nie ma. Nadal nie ma? A czemuż miałbym z tobą handlować? Mam surową rudę. To rzadki towar. Zostaw mnie w spokoju.
Nie rozumiem, dlaczego nie mam tutaj... Przecież mam już wszystkie rzeczy, no jasny gwint. Zapasy dla Pedara. Proszę bardzo. Dwadzieścia skór. Dwadzieścia skór, ja pierdzielę. No to musimy sobie połazić i to dużo, i to ostro, że tak powiem. W ogóle nie wiem, jak ja tutaj znajdę to miejsce na powrót. Dobra, mamy kolejną skórę. Już jest 11. Lecimy dalej. Ale będzie się trzeba oddalić, wydaje mi się. A co tam? Będziemy walczyć ze wszystkim może, co by na to? Przy okazji poczyszczę to i będę wykonywał misję. Nic się nie stanie mi. Ale wiecie co, te bizony trzeba będzie ogrzać troszeczkę tą falą płomieni. Tylko chodźmy za nimi. Gdzie wy jesteście? Ale one łażą tu i z powrotem, tu i z powrotem. Będę szedł za nimi i poczekam na moment, kiedy one się zatrzymają, to wtedy tą falą płomieni je zabijemy. Powinno wypalić, co nie? Dobra, tutaj widzę, że się zatrzymują. Jako tako, dobra. Ała. Dobra, dwa już nie żyją. O, jasny gwint! Ile tych ciosów tu było? Nie wiem, czy... Mam save'a tutaj. Z tego momentu. Nie wiem, czy też ten hełm Einara... nie hełm Boże, tylko... ten kamień tam dałem, ale chyba tak. Ja chyba byłem przed walką z wilkami, czy mi się wydaje. Czy źle mi się wydaje. Głupi, mogłem zapisać tą grę. Tak, jestem przed walką z wilkami. Niestety, niestety. Chodźcie tu dziady, ja pierdziele, gdzie one idą? Straszny, strasznie mocny atak one mają. Czekaj, o cholera, coś mi tam goni. Szablo zębne chyba. Nie wiem, jakie to jest ciężkie. Boję się tego czegoś. O, jasny gwint. Dobry kotek ten jest. Dobra. O, jasny gwint. Ale w dupnym miejscu jestem. Ja już musiałem to zrobić, bo bym zginął na bank. Czekajcie, coś jeszcze tutaj dopełnię. A, bo dobra, jeszcze na miksturkę. A w ogóle stąd nie mogę... O, właśnie, wyjść. Lera, ten miecz muszę naostrzyć, jak idę sobie tak walczyć. Dobra, nie żyję. Ale za jakie grzechy? Jeszcze te. Wilki. Jedna. Dobra. Dwa. 3, 4. Było 5 chyba wilków. Mówię chyba, bo nie jestem pewien, ale raczej tak. Nie wiem, nie wiem, gdzie jestem. O, tutaj jest 5, ok. To ok, to ok, jest ok. Też już nie wiem, gdzie jestem. Ale mniejsza o to.
Dobra. Dobra. Naprawdę, to tak się łatwo można pogubić. Nie wiem co i jak. Czekajcie, żyła rudy. No to nie pogardzę żyłą rudy oczywiście. Świetnie. Tym bardziej, że do misji mi się tutaj nada nawet. No i teraz naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Ale chyba, czekajcie, chyba już mniej więcej... Chyba kojarzę już to miejsce. Tak, to są te bizony, które mnie zabiły. Zrobimy to samo, ale to po save'ie, nie? Z tym czarem. O, dużo nie nadrabiam, tym bardziej, że teraz ogólnie... nawet i tak jestem trochę na przodzie, bo zabiłem inne te bawoły. Nie bawoły, tylko... Jak to się nazywa? Bawuł? Nieważne. 20 wilczych futer. Mój Boże. Tu gdzieś jedna futro będzie leżało chyba. O cholera. Ty dziadu. Nie chcę trafić tamtego... Tego. Ale chyba nie trafię. Dobra. Dobra, jedziemy z nimi tak. Bizonami, o. Jest ich tutaj, co nie? Ładnie idzie. Pięknie. No to mi się podoba. Cholera, grę wyciszyłem, czekajcie. Okej. Weź wszystko. Dobra. Nie chcę się za bardzo oddalać, bo naprawdę ja tutaj już później nie trafię. Ten most jest takim miejscem charakterystycznym też, okej. Gdzieś tutaj jeszcze jeden chyba był, o ile się nie mylę, ten wilk. Bo ja z niego nie wziąłem bodajże futra. Pamiętacie? Gdzieś biedak tu gdzieś sobie leżał. Nie wiem, chodźmy wyżej. O cholera. Tu może będą jakieś te wilki. Na górze może sobie jeszcze wyostrzę ten miecz, żeby miał większe obrażenia. Dobra. O, jest wilk, super. Dobra, będę wiedział, że tutaj są jakieś wilki. Ale chodźcie, no, ostrzymy mieczyk jeszcze. Ile ma osełkę. Ale okej, tutaj będą wilki, to subcio. Ten kamień zaniosłem przodków tam? Chyba tak. Już nie kojarzę. A czemu ma... To już było. Nie widzę tej osełki, szczerze mówiąc. On ma jakiś młot kowalski tutaj. Ale osełki ja tutaj za bardzo nie widzę. No dobra, trudno się mówić, co nie. Zobaczcie, jak akrobatyka tutaj ładnie działa. Jeden. Nie wiem, czy coś za mną jeszcze nie jest. Nie, już chyba nie. No dobra, dwa futra zawsze coś, co nie? Nic się nie stanie. Dobra, ile już mamy?
13. Mało jeszcze, jeszcze mało. Ale faktycznie te rozpadliny tutaj są masakryczne. O pierdziele, ile tam w dół jest. Czyli tu już nie znajdę niczego. To może przez ten most jeszcze przejdziemy, co by na to? Dobra, mogę sobie tą drogę skrócić w ten oto sposób. Nic się nam nie stanie. Bo to jest ta akrobatyka, moi drodzy, żeby nam tutaj pomagała. To lejemy na jelonka. Ale słyszę tego wilka. Dobra. O, proszę bardzo, jest wilk. Ale nie, czekajcie, bo on tam mi padnie jeszcze. Ja pierdzielę. Już życia nie mam. Dobra, powiedzmy, że się udało mi zmiksturować. Dobra, będzie 14 futro. Jak na razie ładnie wszystko wybijam, bo... O, czekajcie, tam jest jedynie jelonek. Dobra. Tam wyżej jeszcze jeden, ale on już chyba sobie ucieka. Zresztą za bardzo też nie ma gdzie. Ach, cholera. Ale go zaraz spotkamy na moście. To bez wątpienia. Chociaż tutaj jeszcze, zobaczcie, czy tu jest rozpadlina. No tu jest jakaś ruda. To możemy sobie pokopać. Żyła złota. Niech będzie. Tam jeszcze za ten, na drugą stronę mostu pójdziemy i tam zobaczymy, czy te wilki są. Dobra. Te wszystkie rudy się przydadzą, moi drodzy, więc zbierajmy. Dobra. Daje mi w Nordmarze bardziej łuk pasuje, nie wiem dlaczego, wiecie? Niż ta kusza. W zasadzie jak przechodziliśmy tędy z tamtym gościem, nie za bardzo pamiętam, żeby tutaj były wilki lodowe. No ale warto poszukać, co nie? Czekajcie, tego liścia zbiorę. Tu też niedaleko jest ta przełęcz. Właśnie, bo były rozpruwacze, z tego co kojarzę. Ktoś tu cały czas miecz wyciągał, przedtem też go właśnie słyszałem. Ojoj, gobliny. Jasny gwint. Tu może być szaman goblinów. Uważajmy na nie, naprawdę, na te szamany. Bo te gobliny mogą sprawić problem. Co to jest? Srebrny kielich jakiś? Więc akurat nie mają ciekawego tego gobliny. Tam jest kolejny rozpruwacz i jelonek, który ucieka już sobie. Nie, nie udało się. Dobra. Korzeń leczniczy. Ciekawe też tutaj rośliny są, wiecie? Naprawdę. Gdzie jest ten bizon, którego widziałem? Tutaj. Z bizonami akurat się naprawdę fajnie walczy. Nie wiem, dlaczego ja tak przodem zginąłem od nich. Dobra. Ale my wilki potrzebujemy. Przynajmniej jeszcze dwa stada mi się wydaje, takie większe.
tych wilczków naszych. Tam jest ten most. Zobaczcie, ja się normalnie wracam. Ale wiecie co, odcinek już naprawdę trwa dosyć długo, więc będę powolutku kończył. Będziemy po prostu jutro szukać tych wilków naszych. No i przy okazji będziemy ten teren zwiedzać, co nie? Więc moi drodzy, ja się będę z wami bardzo, bardzo gorąco żegnał. Tutaj już w zasadzie jest, zobaczcie, koniec tego. Nordmaru. Ale heca. Oh fuck, orkowie. Dobra, uciekamy w takim razie. Dobrze, moi drodzy, ja się z wami bardzo, bardzo gorąco żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!